panie Dawidzie, jak my przeżyjemy na takiej małej tratwie na środku oceanu? Ja nie wiem. Wody! Wody! Mało masz wody! Mało masz wody na środku. Ale to nie jest pitna, to jest słona, ja nie lubię słonej, wolę słodką. Ej. To jest dobry argument, to jest naprawdę bardzo dobry argument. Widzowie, my dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy uwięzieni na takiej tratwie, ale to nie tylko na tej tratwie będziemy uwięzieni, ponieważ dzisiaj sprawdzimy statki od najtańszego do najdroższego, od takiej tratwy za 1 dolar do takiej, do takiego statku wielkiego, wielkiego shipa. Ship. Titanic, albo inne coś tego typu, nie? Dzisiaj sobie takie rzeczy posprawdzamy, widzowie, jak chcecie więcej takich odcinków, koniecznie łapka w górę i subskrypcja, wbijajcie do Iwa na kanał, a ty Dave powiedz, co sądzisz na temat tej tratwy. Topię się! Spoko, rzucę ci koło ratunkowe. Nie mam, ale mogę ci rzucić ratunkową wełnę. Ej, powiem ci... ratunkowej wełny, bo nie wiedzieć czemu nie wypada. Statek, co jest w ogóle, on się niszczy. Ej, powiem ci, fajny statek, tylko mały, no ja bym się tutaj nie pomieścił. Myślę, że za daleko byśmy nim nie zapłynęli. No, to też prawda, bo nie umiemy wiosłować, ale to za to i ma fajny maszt. Nie, ogólnie ocena 3 na 10, a ty jak oceniasz? No jak na tratwę, to ci powiem, że luksusowo, wiesz, no jednak nie ma to tamto, jest gdzie chodzić, tratwa się nie chwieje, stoi stabilnie. Nie no, tratwa jest jak najbardziej git, widzowie, moja ocena, jako że to tratwa, no to będzie takie 5 na 10, nie? Bo w sumie... Ej, wysoko, stary! Ale stary, kurczę, wiesz jak kiedy ja bym dał jeden, jakby była tylko ta klapa tutaj, o kurczę, no właśnie. To nie jest tratwa. Dobra, widzowie, lecimy do kolejnego statku. Dobra, kolejny statek przed nami. Ej, dobra, ten statek już zaczyna jakoś wyglądać. To już jest taka motorówka. To już bym powiedział, że to już nawet nie jest motorówka, stary. To już jest naprawdę jachcik potężny. Fajny. Powiem ci, że ja bym mógł nawet tym se popływać, ty. No fajnie, miejsca dużo. Zobacz, jak na dole jest dużo miejsca. Co ty gada, że tu jest zejście pod pokład jeszcze? Ej, dobra, to jest mega mocne. No ej, tak. Nie, no dobra, to jest mega mocne. Stary, jeżeli to jest drugi statek, który my mamy w tym odcinku, to ja się boję pomyśleć, jaki statek my będziemy mieli do zwiedzenia na samym końcu. Bo domyślam się, że może być całkiem spory, nie? Co jest wiadomość? Co jest w ogóle? Czekaj, czytam. Czytaj. Dawid to największy kozak, jakiego widziała planeta. Co jest, stary? Co? Jeszcze nas okłamują perfidnie? Jakie to jest niemiłe. Ej, z tego statku jest totalnym kozakiem, muszę to poznać, nie? Ty, z drugiej strony też jest wiadomość. Ty, Dave... śmierdzi. O, tu w końcu powiedzieli prawdę. Ej, dlaczego kłamią tym razem? Co jest w ogóle? Nie podoba mi się ten statek. Mi się wydaje, że z jednej strony napisali prawdę, a z drugiej strony kłamstwo. Tylko z prawej prawdę, a z lewej kłamstwo. Widzowie zdecydują, co jest prawdą, a co kłamstwem w komentarzu. Ej, jakie fajne łóżko, widzisz to? Mój kolor, tylko nie za bardzo mogę na nim siąść. Ja i mój wzrost nie polubilibyśmy się z tym miejscem, wiesz? Wydaje mi się, że tutaj jest dla mnie za mało przestrzeni. Może mieć rację. Ej, dobra, no to łóżko. Kurczę, to jest tyle łóżek? Dobra, nie, niesamowite, powiem ci tak. Wiadomo, powiedzie na starcie, że to nawet nie motorówka, a taki mały jachcik, ale szczerze, to ile tu się mieści rzeczy, to mnie że tak powiem, przerosło. Tylko jedyne, co mnie zastanawia, to jak mamy dotrzeć naprzód tego, nie da się jakby. Znaczy, teraz cię już nie da. Dobra, patrz to. Normalnie, tutaj kapitan jedzie, a patrz, jak sobie śpisz. Ej, no w sumie, ale nie, wydaje mi się, że szczerze, to jest to taka motorówka dla milionerów, że tutaj, wiesz, typek odpala autopilota i idzie spać, rozumiesz? Albo on tu siedzi, a tam po prostu żonka śpi i on i sobie jedzie. I się zmieniają ewidentnie. I się zmieniają, oczywiście, że się zmieniają. No dobra, to jaka ocena na tą, prawda, motorówę? Ej, powiem ci, też dam wysoko, ty, 6 na 10, fajna. Tak, ja bym nawet też dał 6 na 10, podoba mi się, zaskoczyło mnie to, ile rzeczy mieści się w tak małym statku. Ej, dobra, ten statek to już jest naprawdę potężny, nie? Ale to już jest kilkupiętrowy. To jest trzeci statek, stary. A ja z tego, co wiem, ma być 6. No to ja nie wiem, co będzie dalej, przecież to jest już Titanic, ty. Nie, tam to już będzie ogromne, nie? Ej, dobra, patrz. Możemy... Dobra, czekaj, od czego my to powinniśmy zacząć, żeby zwiedzić wszystko mniej więcej? Normalnie jest fajnie dużo miejsca, przestronne. No widać tutaj, że tak powiem, ktoś się postarał. Stary, to nawet w środku jest urządzone. Ej, dobra, zacznijmy od najniższego pokładu. Najniższy pokład. Patrz, basen nawet. Tu można nawet zejść pod, nie gadaj. Nie, jakby... No, ej, dobra, stary. Gadasz. Jakby tu się dało wejść, to był identyczny jak jest w GTA. Ej, ja wiem, co to znaczy. Argent? Co to znaczy? Tak. Argumentując restrykcje, generalizując etykietę, niżej ten człowiek, czyli Dave, jest koksem. Ale kurczę, a mi się wydaje... No, to jest... A mi się no ale to brakło jeszcze Dave jest koksem. Ej, jeżeli kliknie ten przycisk, to wszystko, co teraz masz w dłoni, ci wypadnie. No nie mam nic w dłoni. No ale widz może mieć, więc widzu zostaw łapkę. Okej, dobra, widzu, jak nie zostawisz łapki w górę, to ci herbata z ręki wypadnie i się polejesz. Dobra. No i go nie kliknę, bo szanuję kochanego widza. A ja kliknąłem, co teraz?
I co teraz? No to widz powinien teraz upuścić to, co ma w dłoni. Widz musisz opuścić. Ej, dobra, stary, patrz, jak to tu wygląda, no co to ma być? Ja nie wiem, przecież to jest piękne. Ej, tu i taki stół. Statek w ogóle, dobra, ja no wiem. To jest pamięć szefowa. Patrz, tu jest wejście na dół, chodź tu. Gdzie? Pato. Nie, no dobra, klatka schodowa. Nie, klatka no co to się w ogóle. I drzwi się fajnie otwierają. Napisy niezrozumiałe. Dobra. Ty, ale powiem ci tak. Nie wiem, czy wiesz, ale jest możliwość wykupienia sobie takich rejsów statkiem, że masz takie wycieczkowce wielkie i sobie płyniesz sobie na przykład przez ocean i tam sobie zwiedzasz takie różne rzeczy, nie? Tak, moim tak, marzeniem to? Jest pojechać kiedyś na takie wakacje. Co? Co serio? Ty na to? Co? No ja stary, nie, wyobraź sobie to. Siadasz... A, ty masz tak? Masz ten? Nie, no nie mam, ale jak będzie trzeba, to będę miał. Okej. Okay. To jeszcze nie trzeba, jak co. Ej, dobra, to są stare małe motorówki, teraz to widzę. Aha, to jest motorówka, a to normalnie. Dobra, tu jest jacht. Taki, w sensie taka większa motorówka, no nie jacht, no niech będzie. Ej, no genialne. Dobra, to jest, stary, naprawdę, nie. Mi się podoba. Ten statek jest już naprawdę mega wielki. Dobra, jaka ocena tego, prawda, przy tego zawodnika? No nie no, żeby... Ale ja nie wiem, co będzie dalej. Dobra, daję 8. Mhm. Nie, muszę dać 7. 7, stary. No lepsze niż tamto, nie? No ale też jest większy. No pytanie, czy wystrój ci się podoba? Czy jest on taki, że w środku... No nie no, kurczę, on jest mega mocny, nie? Nie no, pa, jaka kozacki, łaźnia, stary. Pa, jaka łaźnia. No weź, no to jest kozackie, nie, stary. No dobra, dobra, mega ja daję, to jest, dobra. Wiesz, dlaczego daję 7? Bo jak będą jeszcze 3 następne statki, no to muszę mieć gdzie dać 8, 9 i 10, nie? Prawda, to jest, masz dużo racji. Dobra, wyjdźmy jeszcze wyżej, zobaczmy, czy tutaj coś jest takiego, co by nas jeszcze zaskoczyło. Ale wydaje mi się, że nie. Dobra, nie no, mega nie, mocny no, statek, widzowie, aż pójdźmy, ej dobra, stary, dobra, może jeszcze nie na tym statku, ale już wiem, co zrobimy na jakimś innym, dobra, widzimy się na następnym statku, widzowie, ten statek oceniam na mocne 7 na 10. Dobra, ej, kolejny statek przed nami, ej dobra, to jest jeszcze większe, ale... powiem ci szczerze, myślałem, że będzie większy. Tak, wydaje mi się, że w tym momencie te statki już nie będą aż tak bardzo rosły, ponieważ nie wiem, jak bardzo duży musiałby być ostatni, gdyby to dalej zachowało tą samą tendencję wzrostową. Ale patrz, jak fajnie, tu mamy nawet taki bocznym pokładem można sobie pójść. Ej, szczerze, o wiele bardziej lubię statki niż samoloty. Nie, no co ty, samoloty są ładniejsze. Ale samoloty masz takie, że lecisz i kurczę, musisz jakby... Ciężej jest się chyba utopić, niż spać samolotem. Takie mam wrażenie. No, nie wiem w sumie, stary, bo samoloty... No nie wiem, w sumie to by musiał jakiś specjalista się wypowiedzieć, ale ja mam na przykład tak, że mi się bardziej samoloty podobają, bo są szybsze. Okej, czyli lubisz prędkość. No, ale ci powiem, prędkość. Że taki duży statek, to też swoje pewnie, że tak powiem, płynie. To raczej no nie, wolne nie jest, nie? Chyba. No to i tak, kurczę, wiatr w żagle, taki chłopie 100 km na godzinę, taka kobyła wielka. No. Ale samolot ile? 1200 chyba zasuwa. No, całkiem możliwe, nie? Ale on by, jakby leciał 100, to by chyba nie za daleko pofrunął. No tak. No dobra, prawda. Słuchaj, ten statek, powiem ci szczerze, że jak tak przechodzę się po nim, to moim zdaniem wygląda w środku gorzej niż tamten. Tak, o wiele. Ja daję szczerze tutaj 5 na 10, bo tutaj mnie nic nie urzekło, stary. W tamtym tak. Był taki wystrój. Ale kino ma, pa. Normalnie siadamy, oglądamy. Ale sama kino, kinowa, ty. Ale kino. Nie jest kino, tylko jakiś modlitewnik, ty. Nie kino. Nie, no ten statek o wiele gorszy. No, w ogóle to jest straszna lipa. Nie oddaje tego jakby tej wielkości. Tak, tak. I no nie jest w środku taki jakiś wybitny, ale tu normalnie masz ten. Sushi. Tu się kroi i się normalnie rozdaje w innym. Kurczę, no niby... sushi, jestem taki głodny. Niby jest to jakiś plus. A widzowie, do mnie dowozi McDonald's, let's go! Dobra, już się tam nie chwal, nie? Do mnie nie dowozi. Jest z Niemiec statek, aha, okej. Okay. Ej, fajne. Dobra, patrz, tu jest zejście, tu w tym miejscu, normalnie na tył, tu masz wejście jeszcze pod pokład. I tu jakaś maszynownia jest. Pa, tu też masz takie mini statki, jakieś motorówki tak, inne takie. Tak, ale tam to było lepiej zorganizowane, tak, mi się tam wydaje. To było lepsze. No dobra, słuchaj, lecimy do następnego statku, ale ocena tutaj jaka? Ty mówisz 5 na 10? 5, no ja też chyba 5 tak. 5 na 10, widzę, że to jest dobra ocena. Staniesz odgapiać ode mnie oceny? No dobra, daję 6 na 10. No albo nie, 4. 4 na 10 widzowie, ten statek mi się nie podoba. Widzimy się następnym. Ej, dobra, kolejny statek przed nami. Wygląda on, powiem ci, luksusowo. I ma tutaj niedozwolone bloki, patrz, bedrock. Budował to ktoś, jakiś mistrz. To chyba miał być taki torcik. Się nie wczytał. A tu jest torcik bez... A nie, tu coś jest z tej strony. To jest kawa! Ukrojona beza. Jak, wylana? No dobra, nie wiem, nie znam się na tych blokach. Dziwne. Chodź do góry. Dobra, ale wygląda to już chyba trochę lepiej niż poprzedni. Ej dobra, to wygląda... Tutaj jest chyba jakiś taki bar jakby. Ej dobra, jaki basen wysoki, da się tu wejść do niego w ogóle? To jest te... Jacuzzi.
A, patrz, z tej strony są, jest ten. Pan, jaki jacuzzi, jak ty masz normalnie ten, deskę do skoku, pyk. No, a nie no, widziałeś jacuzzi nigdy nie jacuzzi. No, a skakałeś kiedyś do jacuzzi, kurde, z deski? Tak. Aha, okej, okay. No to kurczę, współczuję tym, co siedzieli w tym jacuzzi, jak tam skakiwałeś. Ale było podobne wielkości, co to właśnie tutaj, więc się rozbryzło. A, wylała się woda, co? Zresztą. Dobra, tam się nie da przejść, dobra, idziemy tędy. Dobra, tu znowu pięknie jakiś akwarium chyba to miało być, nie wiem ale co. Ale tragedia, stary, nie, jaki trochę, wystrój. Trochę tak, tak faktycznie, no tak trochę. Jaka ej, dobra, tu nie ma przejścia, stary. Jak my mamy się dostać wyżej? Ej, ten trzeci statek był jakimś kozakiem. No, 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 ten poprzedni i ten, to teraz jak w sumie, no nie, no jeszcze gorszy niż tamten. Tak, ja bym w ogóle zamienił miejscami, jak miałbym być cztery. No, to prawda, to prawda. No, nikt nie powiedział, że to będzie po kolei, nie? Było powiedziane, że będzie statek za $1 i za, prawda, milion, ale... Nikt nie powiedział, jakie będą kolejności. Za to bym nie dał złamanego szelonga. O, właśnie, ale... A tym bardziej niezłamanego kitcoina. A to w ogóle... To kitcoinów to się nie łamie, to ty je szanuj, tak? No, kitcoiny to są w ogóle niełamliwe, widzowie, a jak już jesteśmy przy kitcoinach, to serdecznie was, widzowie, zapraszam na serwer kidowice.pl, ponieważ tam możecie wbić i jak macie Kitcox Plusa, to możecie sobie odebrać fajne główki nasze. Teraz w marcu będą zmienione, już nie będą takie, jakie były, tylko będą troszkę inne, więc wbijajcie, zobaczcie, jakie to będą główki, żebyście mogli zebrać całą kolekcję. Dobra, słuchaj, ocena tego statku. Nie no, ja mówię lipa, stary, 4 na 10, nie podoba mi się mega ten metr w ogóle. Mega syf, no 4 na 10, dobra, żeby nie było, że tak samo jak ty, to dam 5 na 10 i to nam się wyrówna z poprzednim statkiem, bo oba były syfem. Dobra, lecimy do, jak dobrze liczę, ostatniego statku i ten powinien być totalnym kozakiem. No dobra, więc ostatni statek przed nami, ej, powiem ci szczerze, że ten statek wygląda naprawdę ogromnie, nie wiem, nawet jak na niego spojrzeć od boku, czy da się na niego spojrzeć od boku. To jest przeogromne, nie? Ja nie wiem, ej, dobra, to się nie kończy, ale zanim przejdziemy dalej, stary, to musimy odegrać jedną bardzo ważną scenę, zapraszam tu naprzód. Nie, ja będę to zrobić. Znajdź sobie dziewczynę, ty. Nie ma dobra. Opcji, ja nie będę tego Titanika robić, nie. Dobra. Nie ma opcji, nie będę cię do tego zmuszał, okej, okay. Nie chcesz to nie. Co tu się dzieje w środku? Ej, dobra, nie, to jest scam. To jest scam. Chyba, że nie, tylko w tym miejscu, czekaj, no może to był taki jeden po prostu. No nie, no, chyba. Nie, no w środku nawet, nie, w sensie mogło to być lepsze, ale no, tragedii dobra. Nie ma. Dobra, nie? Przejdźmy się, bo teraz tak, tu są wszędzie pokoje, raczej będzie to samo, ale ja bym chciał się dostać do jakiegoś miejsca. Winda! Jak winda? Manualna, ale winda. Aha, także taka winda, okej. Okay. No, jestem trochę zawiedziony. No trochę tam, mogłaby sama jeździć, aczkolwiek to by było ciężkie do zrobienia chyba, chociaż da się chyba w Minecraftie zrobić windę, ale... No wodą, stary, wodą, nie? Albo wodą, no ta, no, można by było i wodą. Wyjść. Dobra, okej, okay, zobaczmy, jak to wygląda z góry. No, człowieku, no to jest statek. To jest, panie, jak się patrzy. Bejsen. Wszystko tu jest. I tu normalnie, patrz, jaką masz restaurację w ogóle za tym, za szybą. Tak, to chodź do niej. Chodź do środka. Idziemy, coś trzeba to obczaić. No stary, no i to jest to, no i to jest to, co mi się podoba, no i to jest luksus. Dobra, i co, i nie pojechałbyś takim wycieczkowcem na taką, prawda, na taki ten? Ja no dobra, stary, tym lekko. Pojechał. No dobra, no tym tak, no tym okej. Okay. No to kup mi bilet tam i lecimy. Popłynął, czy tam popłynął, nie pojechał, no ale chłopie. Ej, męski kibel! Co ty gadasz, ty? No dobra, ja nawet takie rzeczy są przemyślane, że masz nawet kibel, rozumiesz? No ej, dobra, to jest mocny jest ten statek, mega. Nie dziwi mnie cena w ogóle tutaj, nie? Że jest na milion, to akurat no. Ta cena. Nie no, stary, tak. Do tego luksusu pomyśl sobie, że żyjemy w czasach, w których takimi wycieczkowcami wielkimi normalnie w prawdziwym życiu ludzie normalnie płyną, rozumiesz? Ja po tym nagraniu ci pokażę, jak to wygląda, bo ty się zajarasz, że będziesz chciał na takie wakacje pobrać. Dobra, serio. Widzowie, też to możecie sprawdzić, bo to jest naprawdę potęga taki wyjazd. Dobra, czekaj, czy... A nie, bo to jest... Jak stąd wyjść w ogóle, stary? Niżej, to jest niżej, gigantyczne. No, ile to ma pięter, nie? To jest ogromne. Ej, na pewno niżej? Ej, dobra, to się dało też schodami jakby schodzić, nie? Nie, no dobra, stary, my już się zgubiliśmy w tym statku. Nie, dobra, jaka ocena statku? Proszę, powiedz. Nie, no dycha, stary, no ale tutaj nie można dać nic jest innego. Spokój za pokojem, nie? Pytanie, czy tutaj są na przykład jakieś takie, bo w takich wycieczkowcach masz na przykład sala kinowa na przykład, coś takiego. Tak, albo masz operę. No pytanie właśnie, czy tutaj coś takiego jest. No właśnie, ja szukam, ale nie widzę. Bo okaże się, że to jest tak duże, że my nie zwiedzimy tego nigdy w życiu. Ej, stary, co ja tu mam? Co masz? Ale ja nie wiem, ja skręciłem gdzieś, stary, nie wiem, jak ty do mnie trafisz, co tu jest w ogóle? No, czy, ale są jakieś takie sale, czy nie? No, tepaj, chodź zobacz sobie. Dobra, TP Dave, okej. Okay. A to, okej, no dobra, no jakieś kasynko, czy nie wiem, co to jest, ale... Jakiś luksus jest, no. Ale nie, no, luksus jest mocny, nie, no dobra, tu jest chyba dyszka, nie? No, taka dycha mocna. No, na pewno dycha, stary.
Nie no, mega mocne statki. Dobra widzowie, no wy ocencie w komentarzach również te wszystkie statki, dajcie swoje zdanie, jak wam się te wszystkie statki podobały i jakim statkiem wybralibyście się na wymarzone wakacje.